Będziemy mieli odcinek specjalny pod tytułem Jak mistrz poszukiwania kampera ocenia naszego Fertka. Uwaga, Tomek obejrzał już ile kamperów? No, z 12 na żywo, a reszta w internecie była oglądana. I żadnego w internecie już tak, była odrzucana. Żadnego nie kupił, wszystkie intensywnie odrzuca. Żona tutaj stwierdza, że po prostu chce jej zrobić na złość i nie chce kupić kampera. Nie, i teraz po prostu nie chce kupić trupa, a wszyscy sprzedają takie trupy, że się w głowie nie mieści. Sprawdzimy, jak wygląda nasz Ferdek. I teraz wam powiem tak, że jeśli wypadnie dobrze, to wam pokażemy pewnie to, a jeśli wypadnie źle, to na pewno nie zobaczycie tego fragmentu. Dobra, zaczynajmy. No, oglądamy na ogół, jak na zewnątrz wygląda. Już z samego zewnętrza idzie zobaczyć, co się dzieje z kamperem. Czy coś było remontowane, czy coś było wymieniane. Czy jednak jest w oryginalnym malowaniu, w oryginalnych plastikach. Bo to też dużo daje. No, tutaj wszystko już obejrzeliśmy. Także plastiki są oryginalne, są poobcierane, tak dalej. Normalne ślady użytkowania. A w życiu? W życiu, no. Wiadomo, gdzieś jakaś... Panie, prawie jak nowy. Gdzieś jakaś korozja, jak wychodzi na starym aucie, no jest to raczej normalne, no nic nie jest wieczne. Nie są to blachy cynkowane. Jakby były cynkowane, to by było wieczne po prostu. Mamy nasze sobie nie mogą pozwolić purchaweczki. Na takie rzeczy, bo muszą klienci kupować nowe. No, tutaj jakieś pęknięcia, jakieś takie mamy, rzeczy. Mamy, tak no, jest. No, zdarzają się, tylko pytanie, czy to było zareagowane od razu, czy... Podobno było tak. Było jeżdżone i w środku naraz już jest wilgoć. Ale zobaczysz wszystko od środka, przepukasz, przestukasz. Tutaj wszystkie takie rzeczy są, no wiadomo, no to nie jest nowe, także my też nowego nie szukamy. Szukamy używane, może być jakoś tam podniszczone i tak dalej. Sprawdzamy, jak tam wyglądają progi, nie progi, jak wygląda całe podwozie. Trzeba się trochę pokłaść, popatrzeć. Tutaj. Koła kręcą się do przodu, ale i do tyłu się zdarza. Zdarza się do tyłu. No to dobrze. Miejsca mocowania amortyzatorów, jakieś takie rzeczy. Oho, co się wysypało? Koszyk. Leś. Reaguj. Jest dużo dzieci, jest fajna zabawa. Gumy stabilizatora są do wymiany. O proszę, mężu, gumę stabilizatora mamy do wymiany. Dobrze. To jest element eksploatacyjny, tak, tak. Się zużyć. Ale zauważyłem, dlatego mówię. Bo później zacznie coś pukać w zawieszeniu i nie będziecie wiedzieć co. No. Od razu darmowy przegląd będziemy mieli. Aż przyszła patrzeć. Nie martw się, nie sprzedajemy nawet jak się okaże, że dobre. Najśmieszniejsze jest to, że tutaj wychodzi korozja, z tamtej strony nie, ale tam znowu pod spodem troszkę gorzej wygląda niż tu. O proszę. Co oczywiście nie skreśla go, bo jest w dosyć fajnym stanie, no nie? Mówię, tu są takie drobne kropki jakieś tutaj, najlepiej widać. O. Takie o, powierzchowne na razie to są rzeczy. Ile ten kamper ma wasz lat? 99. No to tak będzie. 24 lata. 3. Tak. Mordko, jest młodszy ode mnie. Patrzymy, jak to wyglądają. Uszczelnienia dookoła okien, czy są stare, nie stare, wypalone. To też świadczy o tym, że coś było robione, nie było robione. Jak są wszelkiego typu włazy otwierane, jakieś takie rzeczy, schowki, nie schowki, zawsze trzeba patrzeć, czy do środka, przez uszczelki, które się z latami ugniatają, parcieją i tak dalej, czy się nie wlewała woda. Otworzyć ci? Na ogół w takich kamperach, któreśmy oglądali, wszystko było pięknie, ładnie, dopókiśmy nie otworzyli. Albo były już same drzwi zgnite, bo do nich się lała woda, albo wszystko, cała podłoga, ściana tutaj z tyłu, z boku, no nie, wszystko poczekajcie, było pójdę po kluczyki, otworzymy, sprawdzimy, przetestujemy, chwila, moment, zrobimy to tak jak... Mężu, podaj kluczyki! Będziemy kontrolować po prostu wszystko. Jak wypadamy na razie? Na razie jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Ale poczekaj. Jak na wiek. Poczekaj chwilę, może się to zmienić. No właśnie, dobrze, że się poprawiłeś, że mam 13 lat. A kuku? A kto tam jest? Dobra.
Będzie dalsza część, uwaga. Pana nie potrzebujemy. Ja jestem stronniczy, nie jestem obiektywny. No. Troszkę do góry podnosisz. Do góry, tak, możesz to podnieść. Łóżko do góry. Przytrzymam, żeby nie spadło na głowę. Dobra. Tak, chwilę przerzucę. Tam właśnie, jest plastik, nie? Tutaj właśnie sprawdzamy, strony. Czy jakby coś zaciekało, czy płynęło po ścianie od drzwi, czy coś tu nie jest miękkie, czy coś się nie rozwarstwia, jak są jakieś łączenia płyty, też zaraz widać, jak wchodzi wilgoć, bo się po prostu rozchodzi, pęcznieje. Podłoga, no tutaj zaraz za gumowym leonem jest na ogół drewno. Jeżeli też jest spęczniałe i wpływała tutaj woda, bo wpływała woda, no to wiadomo, że coś jest podlane i trzeba sprawdzić. Jak na to ile wygląda daleko u nas? No tutaj jest na razie wszystko everybody w porządku. O. Na ogół jak są jakieś dodatkowe rzeczy przykręcane do tylnej ściany, nie wiem, tam jakieś ozdoby, dodatkowo, nie wiem, przyklejone coś. No, mamy przyklejone. No, wy macie, bo macie zrobione tutaj dodatkowo podnoszone i tak dalej schowki, no nie? Ale na ogół to jest tak, że jest coś przykryte, co było zalane, zepsute, zniszczone. Też trzeba sprawdzić, co było, jak było i dlaczego było. Może dobra, okazać, czyli na razie w może środku... Może się okazać, że dzieci wzięły śrubokręt i po prostu się bawiły, bo miały fajną zabawę, no nie? I tyle, możesz puścić. Dlatego my dzieciom nie dajemy śrubokrętu. Puść, dzieci puść. Sobie same biorą takie rzeczy. No. Jak oceniasz wnętrze tu? Poza nieczystościami pochrupka. A to nie, to takie rzeczy to są normalne. To jest rzeczy eksploatacyjne, no gdzieś są tam jakieś porysowania takie. No, wszystko eksploatacyjne, także, ale nie jest to, że ktoś specjalnie niszczył, że to było zalane, że było specjalnie zniszczone. Zawsze warto się gdzieś położyć, pooglądać dokładnie podłogę pod takimi miejscami. Pomacać, czy nie jest miękko. Żono, zamknij bagażnik, bo kot ucieknie. Jakie uwagi? Nawet, bo wiadomo, ci od koła chlapie, od takich rzeczy, ale nie jest zmęczone całkiem, tylko po prostu eksploatacyjnie. O, tu jest troszkę miętko. Tu jest jakaś listewka chyba tylko za tym. Tu byście sobie musieli kiedyś zajrzeć. No, niestety jest tam troszkę miękko. No to musimy, widzicie, akurat no. Wyszło. Także zobaczymy listewkę od dołu. Trzeba zobaczyć, czy tylko ta listewka, czy coś jeszcze. Tu akurat jest łazienka, pod tak. Łazienką przede wszystkim sprawdzamy, bo czy to awaria jakaś spłuczki, czy nieszczelny brodzik, wszystko się wylewa i zostaje. Tego nie widać, a później wszystko gnije. Także warto sprawdzać dokładnie pod łazienką podłogę. Rama też tutaj jest w fajnym stanie. Także kawał blachy. Tutaj widzę, hak jest nie dość, że przykręcony, to jeszcze ktoś go przyspawał. Także miał pomysł. Dla bezpieczeństwa. No, zbiorniczek na szarą wodę. Koło zapasowe wisi jeszcze, nikt nie zabrał. Warto koło zapasowe raz na jakiś czas wziąć dla sportu, spuścić. Tak robimy przed wyjazdem, żeby wiedzieć, nie? Że da się je ściągnąć i żeby wiedzieć, jak je ściągnąć w razie, gdyby było na przykład ciemno, późno albo jak będzie lało. Bo trzeba to zrobić w miarę szybko, żeby przemienić koło, a nie żeby tam studiować internet, jak ściągnąć koło w tranzycie. Na przykład. Listewka jest sztywna. No. I to z tamtej strony. Później patrzymy też na stan, na przykład jak jest zawieszenie na piórach. A na ogół jest na piórach. Jak mocno wytarte są przekładki między piórami. To też świadczy o przebiegu samochodu i jak był eksploatowany. Jeżeli ma mały przebieg, to te przekładki powinny być jeszcze fabryczne. Jeżeli ma duży przebieg, to te zawieszenie cały czas pracowało, musiało się wytrzeć. Ktoś może już podmienił. Jeżeli nie podmienił i trą resory o siebie, to te resory się przetrą, mogą się złamać. No i oczywiście pytanie, jak wypada to u nas? No tutaj już widać, ktoś dorabiał jakąś gumkę, bo tu powinien być plastik między tym włożony,
Ale tragedii nie ma, bo macie jeszcze poduszki w razie co. Także te, nawet jakby coś się stało, to poduszki powinny go utrzymać. Bardziej bym się przyczepił do oponek, bo już są troszkę takie spękane. Który to rocznik? Z tej strony akurat nie pisze, jest z drugiej napisane. No, ale ktoś założył te oponki tak, że nie widać rocznika. Tutaj zobaczyć z drugiej strony. Tutaj nie widać rocznika. Bo to są bezrocznikowe wieczne. Tak, to są wieczne oponki. No nie dobiera się. Nie widać. O, tu coś pisze. Jest napisane. Wiadomo, to jest na bliźniaku, to tutaj jest trochę bezpieczniej. Bo jednak ten ciężar jest rozłożony na dwa koła z jednej, dwa koła z drugiej. Jak mamy jakieś tam dukata czy coś, nie ma bliźniaków, to trzeba tego bardziej pilnować. To jeszcze, no nie znam. Jeżeli jest drabinka albo jest możliwość, to trzeba wejść na dach, zobaczyć czy dach nie jest po jakimś gradobiciu, czy nie ma przebitych dziur, czegoś takiego. Tutaj widać jest lekkie załamanie, ale błędy się zdarzają przy cofaniu, nie przy cofaniu, przy innych takich. Tylko nie po panelu. Nie, po panelu nie będę chodził. Ale może dać kamerkę? Wy tam pewnie robiliście jakiś film. Z dachu, o, panel tak wygląda. Tam jest drugi elastyk. Okienko otwarte. Jakieś krzaczki zabrane ze sobą. No i tutaj wiadomo, no jakieś odkształcenia na dachu się zdarzają, to jest normalne. Bo to skorupa nie jest idealnie twarda, ale jak jest mocno pofalowane albo jakieś są naprawdę widoczne dziury, wgniecenia czy coś, trzeba się zastanowić, co się z tym działo i też podjąć jakąś decyzję, czy warto to brać, czy nie. Oddaję. Wracacie do mnie? Oddaję. Do studia. Także z zewnątrz to tak wstępnie jest pooglądany. Nie wygląda najgorzej. Jeszcze tam zawsze można we wszystkich schowków zajrzeć. Bardzo proszę. Znaczy tutaj nic nie powinno być, bo to jest plastikowy schowek, także tu się nic nie będzie działo. Jedynie można popatrzeć dookoła uszczelek, jak się otworzy, właśnie tak jak mówiłem. Mogę też. Proszę bardzo. To się patrzy tylko, czy się nie przelewa gdzieś do środka, żeby nie nasiąkało w ściany. Tam o ile ten schowek na dole se może pływać, o tyle jak gdzieś do ściany zacznie wpływać. No ale tu widać są fajne uszczeleczki, nie powinno nic przepływać, wystarczy pomacać, czy nic nie jest miękkie, no i jest ok. Mówię, tu na dół jak przepłynie, to i tak jest plastikowe, tam są otworki zrobione i tam woda wypłynie, także nie ma problemu. Otworki są też po to, bo tutaj jakby nie było jest gaz, żeby był przewiew, jakby jakaś nieszczelność była. Cyk, fuch, zamknięte. Ok. Co chcesz zobaczyć dalej? Z zewnątrz wiadomo, no to żeśmy już obejrzeli. A tak na szybko, bo to mówię, jak już ktoś jest konkretnie zainteresowany, to centymetr po centymetrze trzeba sprawdzać i ten. Kot, właśnie kotu, nie uciekaj. Nie uciekaj, kitu. Chodź, kocie. Dobra, to ja się wbijam. Chodź. Przechodzimy do wewnątrz. No, wewnątrz wiadomo też, no. Zaczynamy tam od łazienki, czy nie są popękane plastiki, czy jest to wszystko uszczelnione. Żeby nie było tak, że ktoś tam używał i wlatywało gdzieś za tą zabudowę. Dookoła drzwi sobie też sprawdzamy, czy nie ma gdzieś miękko, czy wszystkie uszczelki są, czy przylegają, czy nie jest tak, że widać na przykład jak tam łąka z daleka wygląda. Bo to też wpływa na szczelność tego, żeby nie uciekało ciepło, a przede wszystkim, żeby nie wciekała woda podczas deszczu. Bo to nie tyle na postoju, co podczas jazdy tak samo. Niestety podczas jazdy nas też dopadnie deszcz, są jakieś podmuchy wiatru czy cokolwiek, to wszystko będzie wlatywać w razie czego.
sprawdzamy, czy wszystkie zamki się zamykają, otwierają, jak w lodówce jest, czy tam nie śmierdzi przez przypadek, czy coś. A w lodówce jest światło. Nie mamy światła. Nie ma światła. A to mamy, ale zdemontowaliśmy, żeby było zimniej w lodówce, także posiadamy. Tam nawet gdzieś leży, o tu, na górze. No i też sobie macamy koło każdego otworu okiennego. Możesz sobie macać wewnątrz, zobaczyć, no, że tam w środku jest... Kominek na przykład też macamy, czy tu gdzieś na przykład nie przelało coś, no nie? Zawsze mogą się trafić jakieś nieszczelności. Tu jest akurat okej. Na wszystkich takich łączeniach, tam gdzie były na przykład panele montowane, jeżeli były na śruby, no to też trzeba patrzeć, tu był panel akurat. Nie, mamy na ringach. Z tyłu, a drugi jest tutaj położony. Elastyczny, przeklejany, a drugi na ringach bez dziurawienia. Przeklejany i właśnie przykręcany do tych oryginalnych ringów, także też tak mówię, dookoła wszystkich okienek posprawdzać, czy nie ma miękko. Jak ktoś na przykład już dał jakieś ozdoby albo coś, trzeba brać na to poprawkę, czy czegoś tam nie ma. Bo no, na ogół się nie robi dla ozdoby po prostu czegoś dookoła okienka. Można tam dać, jeżeli ktoś wymienił na większe czy coś, no nie. Nie mówię, że zawsze to jest złe, ale trzeba zwrócić na to uwagę, czy rzeczywiście wszystko jest ok. Jak jest taka możliwość odkręcić sobie śrubki, to na ogół są 4 do 8 śrubek, ściąga się samą maskownicę i już widać drewienka dookoła. Jak są zalane, albo są zupełnie nowe wsadzone, no to trzeba niestety, ale pomyśleć co jak. Gdzie chcesz jeszcze dalej? Patrz po półkach. No tu by trzeba wszystkie szafki, one są teraz pełne. Wiadomo, jak ktoś sprzedaje, to na ogół ma pusto. No to idzie sobie do szafek pozaglądać, pooglądać. Pod zlewem trzeba zajrzeć, czy gdzieś nie miał przecieków, nie kapał na podłogę. Tam, gdzie jest zbiornik na czystą wodę, na ogół on jest we wnętrzu. Tam. Szara na ogół jest na zewnątrz, ale czysta jest wewnątrz po to, żeby nie zamarzała. Także tam też trzeba zobaczyć, czy nie było jakichś przecieków. Czy na przykład podczas nalewania ktoś się... miał nieszczelny wąż, który wprowadza tą wodę, no to mogło sobie z niego kapać. Co jeszcze? No i ogólnie patrzymy, jak jest wyeksploatowane. No. Są ludzie, którzy no, potrafią na blacie tutaj kroić nożem. Jak jest tak zrobione, no to brzydko wygląda. Taki blat wymienić to nie jest prosto. Trzeba jednak trochę zabudowę rozebrać, oddać to do jakiegoś stolarza, żeby to ładnie zrobił. No są to jakieś koszty, no nie? No, jest to później argument do negocjacji, no ale jeżeli chcemy kupić i wyjechać od razu, no to fajnie by było mieć zadbany kamper, no nie? Dobra, jak oceniasz naszego Fertka po wstępnej ocenie? Czy gdybyśmy go sprzedawali, byłbyś zainteresowany? 7-8. No, widzisz, tylko 7-8 daje. No wiadomo, są rzeczy do zrobienia i trzeba by się tam dokładnie przyjrzeć. Dokładnie przyjrzeć. No i wiadomo, ta korozja tam z przodu wychodzi. Zuzia? Nie mieliśmy jazdy próbnej, także też nie wiadomo, jak jeździ, ale dojeżdża wszędzie, czyli jest ok. Bardzo, ale myśmy żadnym jeszcze nie mieli jazdy próbnej. Żaden nie doczekał. W każdym razie znaleźli takie wady, że niestety, ale dyskwalifikowały nawet jazdy próbnej. Czyli u nas przeszedłbyś do jazdy próbnej? Prawdopodobnie tak. O, to chociaż tyle. Prawdopodobnie. Jeden pan nas właśnie chciał skusić tym, że chodźcie się z nami przejechać, zobaczycie, że się naprawdę fajnie jeździ, no ale... Co z tego, jak tam cała tylna ściana była zalana i niestety... Ale... No a nie uważasz, że czasami mógłbyś zrobić jakiś element, nawet taka tylna ściana, gdyby reszta była ok? To jest tak, że ludzie chcą bardzo dużo pieniędzy za te swoje kampery i teraz nie chcą spuścić ceny, a później naprawa tego też kosztuje. Stare kamperki nie są w 100% takie jak te, które wyjeżdżają z salonu, nie? Z podwiatki producenta. Z tego, co słyszę, no to salonowe też nie są super cudowne, bo po pierwszym wyjeździe ludzie wracają i... Szafki się nie domykają, zawiasy odpadają, lodówka nie działa, pompki się palą od rozprowadzania wody, Alde wycieka, także... Tryski siadają. O, w nowoczesnych silnikach niestety no, nie zawsze wiemy, czy dojedziemy, bo się coś zepsuje małego elektronicznego, kontrolki się wyświetlą, auto przestaje jechać i tyle. Stajemy na parkingu jedynie co asystans. Czyli także... podsumowując, nasz przegląd kupującego, teoretycznego naszego Fertka. Fertek dostał ocenę 7 na 8. Z chęcią 7 jazdy... na 10. 7, 8 na 10. 7, 8 na 10. No. 7, 8 na 10? Na 10 tak, punktów na 10 7, punktów 7 do 8. No. Dobra. 7, 8 punktów na 10 dostał nasz Fertek. Musimy wziąć pod uwagę to, że to nie jest nowy kamper. Jest cały czas eksploatowany. Jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Także... Przeszedłbyś do jazdy próbnej. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Nie wiem. Co mogę?
mogę dodać. Alkowę. Wiadomo, w takim aucie tak. używanym zawsze jest coś przerobione przez poprzednich właścicieli. Trzeba zobaczyć, czy jest to zrobione z głową. Szymonku. Posprawdzać wszystko, czy działa elektrycznie, nie elektrycznie, wszystkie szafki, nie szafki, czy się zamykają, otwierają. To są takie drobiazgi, ale później z tych drobiazgów potrafi się nazbierać niezła kwota do uzupełnienia tego samochodu. Jakiś siłowniczek od okna, jakiś zamek jeden, jakiś coś. I naraz tu stówka, tam stówka, tam stówka i tak się robi no, kilka ładnych stówek albo kilka tysięcy. Bo pierdółki trzeba wymienić, a jednak te pierdółki kosztują, bo rzeczy do karawaningu kosztują 10 razy więcej niż do zwykłej turystyki, czy tam do zwyczajne elementy w sklepie meblowym. Dobra, czyli kończymy nasz test. 7-8 punktów na 10 nie jest źle. Podleczymy go trochę, zrobimy malarkę przodu, to dostanie dychę, nie? A, to by dostał dychę, tak. No, także podciągniemy się, następnym razem zrobimy drugi tekst i będzie jak dostanie dyszka. Znaczy...